Donald Tusk: Musimy ratować Polskę. Musimy ratować Polskę. Nikt tego za nas nie zrobi. Zbieramy się w najbliższą niedzielę o 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie. Polska jest warta naszego zaangażowania. Nasza przyszłość jest tego warta. Napisał na Twitterze lider po Donald Tusk, publikując nagranie. Operacja wyprowadzania Polski z Europy zaplanowana przez Jarosława Kaczyńskiego ruszyła pełną parą. Jeśli pozostaniemy bierni, nic go nie zatrzyma, mówi Tusk na opublikowanym nagraniu. Jak dodaje, coraz więcej ludzi mówi dziś, że ciśnie im się na usta tylko jedno słowo zdrada bo to jest zdrada. Zdrada najważniejszych narodowych interesów i naszych zwykłych polskich marzeń o bezpieczeństwie, dobrobycie, wolności podkreśla Tusk. Wzywamy wszystkich, którzy kochają Polskę, którzy kochają wolność i kochają swoje dzieci. Nie ma znaczenia ile macie lat, jakie macie poglądy, gdzie mieszkacie, czy jesteście wierzący czy niewierzący ani na jaką partię głosowaliście. Dziś musimy być wszyscy razem. Musimy zapomnieć o podziałach, zaznacza. Musimy ratować Polskę, nikt tego za nas nie zrobi. Głęboko wierzę, że wciąż wszystko jest w naszych rękach. Polska jest warta naszego zaangażowania. Nasza przyszłość jest tego warta, kończy lider PO. Tusk do udziału w wydarzeniu na Placu Zamkowym w Warszawie zachęcał już w czwartek. Wzywamy wszystkich, którzy chcą bronić Polski Europejskiej, pisał wówczas Tusk. Mazowiecki Inspektor Sanitarny, maksymalnie 150 uczestników zgodnie z paragraf 26 ustęp 1b wyżej wymieniony. Rozporządzenia maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, biorąc powyższe pod uwagę w ocenie mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zgromadzenie, w którym zadeklarowano udział 200 osób, nie powinno się odbyć, gdyż narusza aktualny stan prawny i stanowi wysokie ryzyko transmisji wirusa wśród dużej liczby uczestników biorących udział w zgromadzeniu. Napisano w opinii i dołączonej do informacji o zarejestrowaniu manifestacji zainicjowanych. Przez lidera po Donalda Tuska. Inspektor informuje również, że organizowanie lub udział w zgromadzeniach jest możliwe z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100. M. Uczestnicy zgromadzenia są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 między sobą oraz do zakrywania ust i nosa. Chyba, że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu. W opinii zamieszczona jest również informacja o karach, które grożą za nieprzestrzeganie wymagań. Może to skutkować nałożeniem kar pieniężnych zarówno na organizatora oraz uczestników zgromadzenia. Wysokość kar wynosi od 5000 do 30 tysięcy, napisano w opinii. Kontrmanifestacja Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Do tej informacji odniósł się prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz, który zapowiedział kontrmanifestację. Panie premierze, Donald Tusk, będziemy tam i będziemy bronić Polski przetrwał kolumną, którą formuje pany z oszukanych i zmanipulowanych Polaków, napisał na swoim Twitterze. Niech żyje Polska, dodał. Wyrok TK w czwartek TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Niezgodny z Konstytucją jest także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów Konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o Unia Europejska uprawniające sądy krajowe do kontroli i legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.